Witam Was pod mostem nad Parsendą. Most sportowy. Zaczynamy dzisiaj wycieczkę. Na szlaku oczywiście tradycyjnie. Czy tego szlaku nie ma. Dzisiaj kanał drzewny. Taki jest plan, żeby popłynąć i zobaczyć, jak się tam płynie, zwłaszcza wobec zapewnień Wód Polskich. To zobaczymy, jak te wody się mają. Start na naszej przystani, tutaj naturalnej, na plaży pod mostem portowym i płyniemy w kierunku portu jachtowego, tam Reduta Morast. Następnie port rybacki. Przede mną most kolejowy, ale nie ten, który znacie na co dzień, tylko most kolejowy na kanale drzewnym. No niestety tak się stało, że kanał drzewny nie jest nam w żaden sposób udostępniany ze względu na to, że no właśnie, nie ma w nim wody. Ale to przede mną, zaraz tam będę wpływał. I zobaczymy, jak to wygląda, czy faktycznie da się przypłynąć. 20 lat temu, kiedy ja tak naprawdę porządnie pływałem jeszcze kajakiem i było to dosyć modne, trochę muszę podwiosłować, i kiedy było to dosyć modne, no to można było po prostu opłynąć Wyspę Solną, więc fajny szlak wokół Wyspy Solnej, a teraz nie bardzo. Ale jak nie bardzo, no to zaraz się o tym przekonamy i sprawdzimy, czy coś można z tym fantem zrobić, bo podobno wody jest tam w brud. Tylko nie wszyscy ją widzą. No to zaczynamy. No bardzo ciekawe widoki. Zabytkowy most historyczny. No i tu współczesna konstrukcja. No i to jest bardzo ciekawe, bo ktoś rozwiesił przeszkodę na kanale drzewnym. Spróbuję ją jakoś ominąć, ale nie chciałbym sobie wywrócić kajaka. Nie, no to jest jakiś absurd, bo tu jest jakaś sieć rozwieszona po prostu i się po prostu tędy w ogóle nie da przepłynąć. No, na to mówiąc szczerze, to nie wpadłem. Coś wam powiem. Kupiłem sobie nową, taką specjalną przystawkę, żeby nagrywać dla was i dzisiaj próbowałem to zrobić z głowy. No i tak płynę, przepłynąłem dobry kilometr, no i się okazuje, że to nie nagrywa. Ja nie wiem, kto wymyśla tę technologię. To jest po prostu jakaś abstrakcja, urządzenie po prostu, które mam, bo jak mówiłem wam kiedyś, nie jestem youtuberem, nie pozwala mi jednocześnie wiosłować i nagrywać. Nie wiem, muszę wymyśleć jakiś swój patent i tak najprawdopodobniej zrobię, bo mija się to z celem. Przepłynąłem już przez mieliznę. Jestem obecnie za mostem na Mańskiej i się nic nie nagrało. Tak więc spróbuję coś wymyśleć, bo to jest jedna wielka porażka. Jedna wielka porażka ta technologia chińska, która jest sprzedawana jako coś zmyślnego, to jest po prostu szajs. No ale to właśnie od tego jest kwestia tego, żeby sprawdzać, co mamy i czym mamy dysponować podczas naszej roboty. A ja myślałem, że jak się za to płaci, to jednak się dostaje coś dobrego. Błąd. Tak wygląda kanał drzewny. To jest odcinek od Łopuskiego, przepraszam, od Młyńskiej, w kierunku ulicy Basztowej. Przepięknie to wygląda, szkoda, że to wszystko jest zniszczone. Bardzo ładny, bardzo sympatyczny obszar. A teraz zobaczymy, gdzie uda się dopłynąć tym obszarem. No to płyniemy. Co nam lepszego zostaje do roboty? Kaufland. Obraz nędzy i rozpaczy. O, mówiąc szczerze, to zapomniałem o jednej rzeczy. Tak sobie wysłuchuję, a tu nie ma wody. Dobra. Nie wiem, czy się ten spływ na tym odcinku nie skończył szybciej niż się zaczął. Spróbuję coś tu wykombinować, ale no zobaczymy. Nie jestem dobrej myśli.
Chyba z tej strony jest jednak głębiej. Od strony Kauflandu. Wybaczcie, że tak trzęsie, ale po prostu no, nie mam innej metody. A no, nie zrealizowałem części nagrania. Myślę, bardzo ciekawej. No i w tej chwili płyniemy w kierunku targowiska. No to wygląda jak w trzecim świecie. Jakby tu zaprosić kogoś na spływ i powiedzieć, że no, spływa po Kołobrzegu, po polskiej stolicy Spa. No o to można mieć wątpliwości, co nie? W mieście nastawionym na turystów i w ogóle. No ale tak to wygląda, każde miasto ma takie straszne swoje zakątki. No ale nie taki cel dzisiaj jest naszej wyprawy. Według mnie dopłyniemy, bo tu robiłem rekonesans, dopłyniemy gdzieś tam sobie na rozwidlenie terenu, który jest zasilany dzisiaj od strony Ringenholm, czyli śluzy. I tam sobie dopłyniemy. O, tu się już robi płytko. Krytycznie bym powiedział. No są takie wypłycenia na tym kanale. I powiem tak, no nie będę ryzykował, żeby płynąć w kierunku ulicy Młyńskiej do Parsenty, bo się nie da, to już sprawdziłem. Tak więc no nie ma to sensu, że tam kombinować, bo do niczego to nie służy, nic to nie da. No ale sprawdzimy. No i tu mamy skrzyżowanie. Już jesteśmy na działkach. Po lewej stronie jest ulica Basztowa. No i teraz tak, tutaj wpływając w lewo, no, nawet nie ma co wpływać, bo się nie da. Pływając w lewo, tutaj, w to miejsce, no to powinniśmy byli dotrzeć do ulicy Młyńskiej. Tu był kawał kanału, no ale nie da się. Nie da się, nawet nie będę próbował, bo jest tak wypłycony, tak zamulony, że no po prostu tam można tylko utknąć. Ale robiąc rekonesans rowerem, tu na działkach widziałem, że jest takie szersze miejsce, na którym można spróbować zakręcić, więc gdzieś tam w okolicach ulicy Trzebiatowskiej zakręcę. No tam są kaczki, nie będę ich straszył, bo też i nie o to chodzi. Nie taki jest cel dzisiejszej wyprawy. No można tu dopłynąć. Czy jest sens, żeby dopływać? No mam wątpliwości. To jest to, co byśmy chcieli. Trochę przyspieszamy. Moja prognoza pogody przestrzegła mnie, że idzie burza. Tu przyczółki też zniszczone. Zobaczcie. I tu z drugiej strony. No jeszcze trochę i runie. Nie wiem, czy to widać z mostu, jak tędy idziecie, czy nie. No i płyniemy pod mostem na ulicy Młyńskiej. No naprawdę, wody jest tylko. Nawet nie ma za specjalnie jak wiosła zmoczyć.
No i te drzewa, tutaj wam pokażę, tu gdzie jest budowa, no to z tego co widzę, to wszystkie uschły. Ta topola też nie inaczej. Jest bardzo ciekawe, że wszędzie drzewa mają się dobrze, a tu gdzie trwa budowa, to usychają. Co wy na to? Ja tylko stwierdzam fakt, nic nie sugeruję. Ale to jest takie trochę dziwne. Bardzo brzydko to wygląda zresztą. Wybierając tutaj te tereny, wskazywano przede wszystkim na zacisze. I faktycznie nawet dzisiaj tutaj jest cicho, spokojnie. To jest niebudząca wątpliwości przewaga tego terenu, jeżeli idzie o Kołobrzeg. Obiecany most na Łopuskiego. Nie pamiętam, z której strony go przepływałem, ale chyba z lewej, z ówczesnej prawej. No dobra, spróbujemy z tej strony. Mam nadzieję, że będzie spławny. W ogóle najciekawsza jest konstrukcja tutaj. Żeliwna, nitowana. Zabytkowa, byśmy powiedzieli, tak. Też mocno umownie. A tu bardzo urokliwa część kanału. A kiedyś była w ogóle jeszcze bardziej urokliwa, kiedy te wierzby naprawdę kładły się na wodzie. Mam takie zdjęcie, które naprawdę robi wrażenie. Ale to już historyczne zdjęcie, sporo tych drzew wpadło. A tutaj po pierwsze mamy historyczną rurę, ważną, widoczną tutaj. To jest ta rura, która odprowadza wodę, deszczówkę z ulicy Łopuskiego. Mamy przystań. To tu miała być przystań kajakowa nad Parsentem. Ale jej nie ma. Znaczy jest, ale nigdy nie korzystam. Pomysł był dobry. Nawet w 2019 roku miało to być przebudowane i tyle tego było. To jest przykład właśnie takiego chcieństwa urzędniczego. No urzędnicy chcieli, zbudowali przystań, tylko nigdy nie korzysta. No a to dlatego, że są problemy właśnie z przepłynięciem, bezpiecznym przepłynięciem przez wiele osób części portowej kanału drzewnego, bo trzeba się po prostu zgłosić. Nie każdy chce to robić. Nie każdy ma na to ochotę. No, ryzykować też nie wszyscy chcą i dlatego to nie jest tak do końca popularne. No, w tej chwili, kiedy jeszcze nie można przepłynąć tego szlakiem Wyspy Solnej, to już jest w ogóle absurd. Dopływam do mostu na ulicy Solnej. Nie nagrała się moja Przenowska tutaj na tej linie, ale spróbuję zrobić jeszcze raz. Nie mam wyjścia, bo nie przepłynę przez tę pułapkę, którą ktoś zostawił. Nieoznakowaną, nie ma żadnego ostrzeżenia, nie ma żadnej informacji. To jest głupota, to jest nieodpowiedzialność. Gdyby ktoś jednak postanowił to przepłynąć i zrobił to lekko bezmyślnie, to można się wywrócić i zrobić sobie krzywdę. Nie tylko zniszczyć sprzęt, ale nie daj Boże, żeby stało się coś jeszcze. A nie o to chodzi, to ma sprawiać frajdę, być przyjemne. Mam obawy, że jak wysiądę z kajaka, to mnie odpłynie. Nie mam tu jak przyucumować. Mówiąc szczerze, nie byłem przygotowany na taką przenoskę. Nie planowałem tego. No i tak się dzieje. Powoli kończę spływ po kanale. Bosman dał mi zgodę na wpłynięcie, więc mam chwilę, żeby na spokojnie przypłynąć pod most portowy. I powiem tak, no nie wygląda to dobrze. Przede wszystkim
ta blokada, która jest zamontowana przy moście Solnym, no to jest absolutnie niezrozumiałe na ulicy Solnej. To jest no, katastrofa. Katastrofa absolutnie niezrozumiała. Nie wiem, co chciał miał na myśli, a jeśli tak, to powinno się to oznakować, bo to w sposób ewidentny stwarza zagrożenie. To jest raz. Dwa. Wieje silny wiatr, pogoda się zmieniła. Dwa, no to to, że przede wszystkim jest bardzo płytko, nieprzyjemnie. Trzy, wynagradzają to widoki. No ale czy ktoś z Was będzie się tak mocno decydował na to? Nie wiem i nie zachęcam. Ze względu na to, że no, nie jest to do końca bezpieczne i oby się tam, przynajmniej na tych drutach, nikomu po prostu nic nie stało, że ktoś nie wypadł. A my z Piotrem Rybczyńskim tradycyjnie będziemy Was pozdrawiali ze szlaku. Piotrowi zdjęto gips, więc mam nadzieję, że wkrótce wyruszymy razem. Już dostaniemy także od Was propozycje takich wędrówek. Niektórzy nawet mówią, że bardzo chętnie wezmą w nich wspólnie udział. Bardzo dobra propozycja. Będziemy te szlaki poprawiali. Pozdrawiam również Nadleśniczego Nadleśnictwa Gościna. Tyle. Pozdrawiam Was ze szlaku. Do zobaczenia.